Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Czechu i witam was widzowie. Dzisiaj jest kurwa najlepszy dzień na świecie i myślę, że Gothic dzisiaj nie może być lepszego dnia, więc myślę, że w Gothicu nam wszystko wyjdzie, znajdziemy. A, ja od poprzedniego odcinka to ja pancerz w ogóle miałem ogarnąć. No dobra, zrobię to. Ty, a czemu ja mam dwa te same pancerze? A, bo znaleźliśmy ten pancerz, no racja, to nie wiem czemu ja go wcześniej kupiłem. Ale i tak się trochę przydał, bo pozabiliśmy dzięki temu Stormer, zostawić lajka, wpaść na Twitcha, tam giga dymy. No i dzisiaj chyba jest najlepszy dzień na świecie, więc jestem tutaj kurwa podzielić się z wami tą energią i mam nadzieję, że tak samo świetnie będziecie się bawić ze mną. Dzisiaj może jestem nierozgrzany, bo dopiero spałem, może i spałem 2 godziny, ale co z tego? Co z tego, widzowie? Jak dzisiaj jest najlepszy dzień na świecie i chyba nic nie może go zepsuć, prawda? Tylko polepszy mi Davis. Jak ty masz chyba super questa. A ja jestem kurwa zwarty Kim i jesteś? gotowy. Nazywam się Davis i jestem cieślą. Obróbka drewna, naprawa metalowych elementów, pokroju zamków i zawiasów. Mówiłem, pozytywna energia, przekaz. Słuchaj. Co nowego? Niewiele. Próbuję jakoś wiązać koniec z końcem, co w naszych czasach jest coraz trudniejsze, ale daję radę. Fantastyczna informacja. A. A ty mnie nie nauczysz zamków robić? Kraść zamki? W ogóle nie wiem, czy wiecie, powiem wam taką ciekawostkę, bo zastanawiałem się, że mówię na odcinkach. Właściwie to, kurwa, nagrałem w jakieś ostatnie, to jest 500 nowych odcinków, które właściwie pojawiły się w ciągu ostatnich 1,5 roku, więc zauważyłem, że chyba jest, o, chyba coś przestał. O, witam serdecznie, Widzisz, przypadkiem. to nie było takie No trudne. nie było, że kurwa, że te wszystkie słowa i te sentencje zdań, które wypowiadam, mam wrażenie, że się mogą kurwa dość mocno powtarzać. Że jakby na bank już w całej tej historii, w której ja teraz wypowiadam te słowa, to już powiedziałem te słowa. Trzeba by było tutaj kurwa otworzyć słownik języka polskiego i nauczyć się kilku nowych zdań na przykład. I o, cię kręca, ja tego nie otworzę. Przydałoby się parę Czego tu wytrychów. szukasz? Odejdź. No, odchodzę. Widzisz, to nie było takie trudne. No już kurwa, Sadek. A już myślałem, że będzie piękny dzień. Nie no. I tak się zastanowiłem nad tym i mówię, ty, na bank muszę dzisiaj coś powiedzieć nowego, więc pomyślałem, że powiem ty, ja. Piwo Czechu Wiesławy. Wiesławy? Bieszczady miało być. Na bank w całej historii ludzkości takie zdanie, jak wypowiedziałem teraz, nie miało miejsca. I co ciekawe, jak weźmiesz karty, to jest taka ciekawostka, jak weźmiesz kartę i je potasujesz, to prawdopodobnie ta talia, którą masz ze sobą, nigdy w życiu nie została potasowana w ten sposób. Ze wszystkich możliwych miejsc i jakby kurwa przetasowanych talii kart, to akurat tak całkiem możliwe, że nikt nigdy w życiu nie przetasował talii kart. Jesteś kurwa, trzymasz unikatową 1 na miliard talię kart. W ogóle, więc to jest fajna ciekawostka. Jakiś mam dzisiaj pojebany dobry dzień. Hej, Więc trzeba dzisiaj odpowiednio używać jakieś czuł broń sentencje zdań, mieście. które zapiszą ci w Rzecz historii. jasna, po odpowiedniej cenie. Pokaż. Co sprawia, A. że twoja broń jest taka To dobra? też dobre pytanie. Nie będę kłamał. Lata praktyki. Nie ma w tym jednak wielkiej filozofii. Wykuwam broń metodami znanymi od pokoleń, sięgającymi czasów samego Wolfzaka. Polegają one na kilkukrotnym hartowaniu ostrza i doborze odpowiednich proporcji Zostałem żelaza właśnie, oraz więc. węgla Ale drzewnego. to Kluczem właśnie jest jest problem, bo ja mam osiągnięcie dużo wymiaru rzeczy do trwałej powiedzenia i dzisiaj. zarazem elastycznej stali, która nie złamie się na skutek A gwałtownego uderzenia. jednocześnie chciałbym posłuchać fantastycznych dialogów, które tutaj twórcy Tak się wymyślili. składa, że liznąłem trochę kowalstwa w swoim życiu. Mógłbyś mi wytłumaczyć, na czym dokładnie polegają te metody? Niestety, chłopcze, ale nie zdradzam swoich technik. Poza tym, to jest wiedza, którą zdobywa się latami, często metodą prób i błędów. Musiałbym wziąć cię na czeladnika, a ty musiałbyś być pilnym uczniem. Problem w Myślisz? tym, że nie potrzebuję A. teraz pomocy. Masz już czeladnika? Zaraz może go kurwa nie być. A czegoś innego możesz mnie nauczyć? Pewnie, jak każdy kowal, znam się na szybkim nabieraniu krzepy i mogę ci pokazać, jak się to robi. Krzepy nie chcę. Oczywiście za parę sztuk złota. Ciężkie czasy nastały, a za coś chleb trzeba kupić. Aha, no i swoich czeladników uczę wykuwania broni.
Jak trafi się akurat ktoś zdolny, to naprawdę nieźle potrafi odciążyć w kuźni. No to ja bym chciał zostać, no. Do roboty. Nie chcę siły, ja bym chciał czelodnikiem. Co masz na sprzedaż? Znajdziesz u mnie tylko najlepsze. Najlepszy knagi? Poka. O, nawet knagi ze zręcznością. Kostwór osądu. To brzmi jak najlepsza broń na świecie. Stary skrzywiony miecz. Penetrację pancerza. Fajne. Fajne i nawet chyba mogę kupić. Ale czy ja chcę wydawać, będę pamiętać, obrażenia sieczne. Gdzieś 60, będę zapamiętane. Bo chyba to, co mogłem kupić właśnie u tamtego ziomka na rynku, to była jakaś pałka wartownika chyba. To była chyba ta pałka. A to, co ja mam na sobie, to jest chyba kij bojowy, czyli coś takiego. Warto by było to ulepszyć, wydaje mi się. Ty mnie nauczyć. Ja się nauczyć. I będę robić. Fajne. Ty, poczekaj, wymagana zręczność 80. Wekiera południowca. Czyli jeżeli nauczymy się kowalstwa, to będziemy u niego mogli nakupować interesujących nas składników i dzięki temu też schematów, i dzięki temu będziemy mogli sobie robić te bronie, zamiast ich kupować. Jest to w jakiś sposób fajne, na pewno. Na przykład to, zręczność 50, wymagane kowalstwo zielone, wszystko mamy pięknie opisane. Podoba mi się to fest. O, młot kowalski. Kowalski? Kowalski obcy, kurwa. Premię do walki bronią jedno. Dobra, spoko. Można na tym nawet walczyć. Fajne. Ale na razie odpuszczamy. Ja sobie to na pewno porobię poza odcinkami. Gdzieś tu będę badać. A na razie to badajmy dalej to miasto. A to nie. Co słychać? Może jeszcze. Praca na kowadle potrafi zmienić najbardziej opornego człowieka. To właśnie tu, młócąc stal i szlifując ostrza, uczysz się cierpliwości i hartujesz charakter. No taka średniowieczna siłownia na pewno. Ci kowale to musieli być fest dojebani. Jak ja ci tu wejdę, to ty będziesz wkurwiony? Widzę, że nie, także fantastycznie akurat. A co to masz za drzwi, chłopie? Przydałoby się. I jeszcze wytrychem to mogę otworzyć? Kurwa, jest tyle miejsc, do których potrzebuję wytrychów. I tak mało miejsc, z których te wytrychy mogę kupić tutaj, halo. Ja potrzebuję zakupić tak zwanych wytrychów. Wydaje mi się, że ze wszystkich możliwych miejsc odwiedziliśmy już wszystkie tutaj. I teraz dzisiaj udamy się do dzielnicy portowej, która jest dość niebezpieczna z tego, co zdążyliśmy usłyszeć. Ale do której dzielnicy to musimy się udać, żeby odnaleźć naszego brata. Przede wszystkim na samym starcie, żeby odnaleźć naszego wuja. Coś miałem mówić? Oczywiście, że już zapomniałem, co miałem mówić. Pewnie, że tak. No nic, a teraz by się przydał. Teraz jest właśnie moment, żeby mówić. No i wszystko poszło. Oto wy... O! Tragiczny, kurwa, pomysł. Tragiczny Nie dla psa, kiełbasa. Pokaż opis tej misji. Stary pies pilnujący owiec w mieście nie był zadowolony, gdy się do niego zbliżyłem. Może jeśli przyniosę mu coś do jedzenia, to stanie się bardziej ufny. No dobra, możemy mu coś dać. Pomyślmy, co może ci zasmakować? Marchewka, wiadomo. Nie no, myślę, że... Kurwa, że... Że co? Że kiełbasa? Kiełbasa? No, chyba siadło. Dogadani? Dogadani czy nie? Czy nie dogadani? Chciałem sobie wyjątkowo zasmakowała kiełbasa. Powinienem był tego się spodziewać. No spodziewałem się, teraz cię mogę... Nie, mogę cię karmić dalej. No dobra. A po co? A czemu ja mam tą misję nadal? Aha, czy jemu więcej mam jeść dać? Więcej kiebasy? To się dzieje, ale to ja nie mogę ci dać tyle kiebasy. Ile mam cię karmić? Ta kiebasa droga. Wyglądasz na najedzonego. O. Wrócę do ciebie później. Nowy wpis, spoko. Pies zdaje się być najedzony po dwóch przysmakach. Powinienem wrócić później. Ty, jestem ciekaw. Może on nam zaufa i coś nam pokaże ciekawego.
Dobra, wrócimy. Fajna misja, podoba mi się, coś nowego. Jest jakiś wielki wilk. Myślałem, że to posąg, więc się wystraszyłem. Później okazało się, że to nie posąg. Zobaczymy, może będzie jakiś naprawdę ciekawy wątek łącznie z tym psiakiem. Się ogarnę. W ogóle nagrywam na większej ilości bitrate'u, więc trzeba zbadać. Widzę, że graficznie spoko, ale zobaczymy też, czy na YouTube będzie wszystko w porządku. Witam, witam panowie Meneli. Witam, witam. No to kurwa, moje środowisko. To co wyciąga? Co pijemy, panowie? Nie no, misję trzeba wykonać, niestety. Tu mamy teleportację, miejsce do teleportowania się. Ale tu już byliśmy, tak? Bo tu się modliliśmy. Szkoda, że tutaj nie ma, kurwa, kamienia teleportacyjnego. Chyba, że ja używam tego kamienia teleportacyjnego i tak się tutaj teleportnę. Bo nieważne, jakiego kamienia teleportacyjnego bym nie użył, to i tak się tutaj teleportnę. Do końca w sumie nie wiem, jak to działa, więc jak się nie znam, to się widzę, wypowiem. Co jest standardzi. No nic, tutaj chyba musimy iść. Ta laska nie kojarzę, przewodnik nie potrzebuje, obywatelka nie. Co to jest za dom? Witam serdecznie, że nikt się nie wkurwia, że tu se chodzę? No i fantastycznie, i tak powinno być. I tak powinno być. Oj. O kurwa, jakiego ktoś bełta wali. A tutaj nie zabiliśmy czy czasem tego tych szczurów? Albo coś takiego? Coś coś takiego było? Tu są jakieś drzwi. A to jakiś hotel jest. Ciekawe. O, coś takiego? Wygląda jak jakiś hotel. No jest tu sporo łóżek. O kurwa, no faktycznie. Dobra. Masz rację, już spierdalam stąd, bo za mnie zacznie bić, jak stąd nie pójdę. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. My wyglądamy na głupiego. Bezimienny to może wygląda, bo miał notę. Bezimienny to miał kurwa twarz jak no... Potężną miał twarz. Ale jako Marvin? No jako Marvin to taki kurwa przystojny... Przystojny młodzieniec taki. Taką urodą. Bardziej taka jak w dzisiejszych czasach, taki nie do końca taki męski, taki właśnie taki boy. Jak idzie praca? Mogło być gorzej, mogłoby być lepiej. Grunt, że mogę uczciwie zarobić i z satysfakcją oglądać efekty swojej pracy. To prawda, ja też lubię. Też się zastanawiałem nad tym, czy kiedyś nie zostać ogrodnikiem. Co powinienem wiedzieć o mieście? Znajdziesz tutaj zarówno sporo sposobów na uczciwy zarobek, jak i sporo ludzi, którzy będą ci chcieli go odebrać. Uważaj na nich. Jasna sprawa, już spotkałem gagatków. Wszystko w porządku. Mam gdzie pracować, mam za co kupić sobie piwo w karczmie. Nie potrzebuję więcej do szczęścia. No i wszystko. Zaginął mój brat Jorn. Może coś obiło ci się o uszy? Aby się zdziwił, jakby się... Jestem zajęty. Odejdź. O kurwa, ci pewnie się obiło. Tak zareagował zbyt agresywnie. Zdziwiłbym się bardzo, jakby nagle kurwa randomowa postać, ogrodnik, zaczęła mi mówić. Pewnie, że znam. Jorn? To mój dobry ziomuś. Powinni tak zrobić i wtedy takiego fake Jorna. Fake Jorna, że on pomylił Jorny, że on myślał, że ten Jorn, a to nie ten Jorn. Kim jesteś? Runar. Okej. Okay. Witaj. Witaj, nieznajomy. Co cię sprowadziło do mnie, początkującego paladyna? Jeśli mogę spytać, co robisz na tej wyspie? Nie powinieneś walczyć na froncie z orkami? Jeszcze przyjdzie czas, kiedy mój miecz zgładzi kamienny czas. Przysłano mnie tutaj z arcyważną misją. Misją? Wybacz, ale nie mogę ci zdradzić szczegółów. Powiedzmy, że szukam czegoś bardzo ważnego. Ważnego na tyle, że może odmienić losy wojny. Co możesz mi powiedzieć o paladynie? No i tak już trochę zdradził dużo. Jesteśmy najlepszymi spośród wszystkich wojowników Inosa. Zajmujemy się ochroną jego kapłanów, magów ognia oraz walką z pomiotami Beliara. Gdyby nie nasze działania, wojna już dawno byłaby przegrana. Módl się do Inosa, by ciągle dawał nam siły. Co powiesz mi o królu? Co możesz mi powiedzieć o królu? Robar II jest mądrym władcą, którego rozkazy wypełniam z największą ochotą i dumą. Gdyby nie on, nie mielibyśmy szans w wojnie z orkami.
Podczas swojego pobytu na Archolos dbam o to, by obywatele mówili o nim z szacunkiem. To niesłychane. Na samym początku. Ośmiela się krytykować jego działania. Ja w ogóle muszę... Jak życie? Tak, jak w przypadku każdego paladyna. Przepełnione łaską Inosa i wolą do walki z pomiotami Beliara. Muszę troszeczkę więcej poczytać o tym lore. Przede wszystkim jak poczytam, to wam przekazać, czego się nauczyłem. To co miałem mówić, to miałem powiedzieć to, że jest tu bardzo fajne, są tu bardzo fajne ukryte ciekawostki, jak na przykład harnaś. I akurat nie żartuję. Normalnie macie harnasia, tylko... Czego u diabła chcesz? To chcę, a co chcę? Chcę coś? Czy nic nie chcę? O co chodzi? Co to jest? Zanim gwiazdy zawisły nad nieboskłonem góry i morze dźwignęły się z przepastnych otchłani świata, nieprzebrana ciemność królowała nad wszelkimi istnieniami, a panem jej był Beliar. Wodziciel i niegodziwiec. Przez 1000 lat przeklęty władca Morgradem, światło i niebiosami oferując ludziom nieskończone dary. Zasiepeni rządzą bogactw, jeden po drugim wpadli w siodła. Resztę sobie przeczytacie, jak sobie zatrzymacie odcinek. I że chciałem, i że tak, właśnie mówiłem o tym, że... Co się dzieje? Że właśnie chciałem nagrać ciekawostki, bo są naprawdę fajne. I nikt jeszcze nie nagrał takiej grupy ciekawostek. Nagrywali bardzo dużo ciekawostek, ale nigdy grupy. Jakby takiego odcinka z tajemnic i ciekawostek, więc jeżeli chcecie, to ja z wielką chęcią, kurwa, nagram taki tajemnice i ciekawostki, bo są fajne. Już widziałem, w ogóle, co ciekawe, tajemnicą i ciekawostką okazał się ten chyba Nek z winnicy, którego poszukiwaliśmy. I była to chyba postać z Gothica 1. Ale ja sobie osobiście nie przypominam tej postaci. Mimo tego, że tą misję wypełniliśmy razem, to sobie nie przypominam. Zostawiam wam ten screen, bo chciałem ten jakby obraz, bo chciałem... tylko, ty o kurwa! I od się kręca, czy to magowie wody ze ściany widzą? Zostawiam wam to, bo chciałem powiedzieć to, co chciałem powiedzieć do tego. Jak chcecie, to ja dla widza oczywiście, że zrobię. Dzięki, mówiłem, nie wiem czy mówiłem, ale kurwa, dzięki, że tak licznie oglądacie tę serię. Jestem, to się w ogóle snowballuje, bo jak masz kulkę śniegu, nie? Czyli tym więcej jest kulki, tym większa się kulka nabiera, tak? Czyli tym większa jest kulka, tym wiecie, na początku jest najciężej jest kuleczkę małą udziubać, a później już się to snowballuje w coraz większą kulę. I bardzo, bardzo widzę efekt tego. Kiedy nagrywam, bo kiedy jeden film poszedł do góry, słuchajcie, poszedł do góry, to właściwie wszystkie z możliwych filmów idą do góry, co jest kurwa zajebiste i one się tak nawzajem znowu balują. Magowie ognia i fotel, rozumiem. Chciałbym pogadać z kimś, kto ma imię, ty masz imię, więc dało najpierw pogadam. To bardzo dziwne. Ten Graal. Witaj młodzieńcze, przepraszam, zamyśliłem się. Przyszedłeś oddać hołd naszemu panu? A może chcesz wspomóc naszą biedną i skromną wspólnotę? Ja może zrób mi Lura. Chciałbym dowiedzieć się więcej o waszym to bóstwie. Też. Naszym bóstwie? Inos to najwspanialsze ze świętej trójcy. Przyjaciel i obrońca gatunku ludzkiego. Wszyscy jesteśmy mu winni hołd i modlitwę za... Powinno Oj. Być to dla ciebie oczywiste. Chyba nie jesteś zbyt religijny. Oj, nie po drodze. Po drodze mi z bogami. Sam kontroluję swoje życie i boska interwencja nie jest mi do niczego potrzebna. Jeba się w kurwi. Nie wiesz, o czym mówisz. Ha. Każdy On człowiek mat. Potrzebuje nadziei i pomocy bogów. Bez nich nasze życie jest pozbawione elementarnych cnót, wartości, a nawet sensu. Nie zapominaj też, że to od nich otrzymaliśmy najwspanialszy możliwy dar. Magię. Nie ma lepszego dowodu potęgi i dobroci naszych bogów. Jesteś jeszcze młody. Wszystko przed tobą. Będę się modlił, by Inos obdarzył cię łaską wiary. Dzięki. O kurwa, ile pytań. Co chciałem powiedzieć? O, pohandlujmy. Poka. Chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy to tak było. Księga zawiera informacje o magii. Nie, raczej pas. Nie wiem, czy to się tak... O, to? Runa teleportacyjna. O, do kapliczki Inosa w mieście. To... Czy jednak muszą być osobne te runy? Czemu ja mam... Czemu jakieś...
Miałem dwie runy, a mam jedną. Porażenie, światło, no i runa do teleportacji do tego miasta Silbach. Natomiast to i tak jest do pizdy, bo tam się nie mogę teleportować, chyba że jestem blisko tego. Więc ja chcę to kupować za 100? Nie, chyba wolę z buta. Nie wiem, czy to gdzieś usłyszałem, czy to sam wymyśliłem, albo czy jakieś podobne zdanie, natomiast bogowie są fajni, póki wierzysz w samego siebie. To wtedy, jak wierzysz w bogów, to też spoko. Ale jak wierzysz tylko w bogów, to jest do pizdy. Więc no, mądre słowa. Czy mógłbym dołączyć do magów ognia? W zasadzie mógłbyś zostać nowicjuszem. O ile jesteś gotowy do opuszczania Archolos na zawsze. Dopiero co tu przybyłem, na razie nie chcę się nigdzie wybierać. Dlaczego musiałbym to zrobić? Magowie ognia szkolą swych następców jedynie w odpowiednich klasztorach. Najbliższy z nich znajduje się na wyspie Korinis, dość daleko stąd. To ciężka i długa wyprawa, więc wątpię, byś podczas wojennej zawieruchy był w stanie dotrzeć tam samodzielnie. Za niecały rok sam będę musiał tam wyruszyć. Mógłbym cię wziąć ze sobą, o ile zdołasz zebrać odpowiednią sumę pieniędzy. Każdy z nowicjuszy musi złożyć odpowiednio wysoką ofiarę. Ile ona wynosi? 1000 sztuk złota i 1 owca. To trochę powyżej moich możliwości. Nie wiem. Poza tym nie mogę opuścić wyspy. Mój brat zaginął. Przykro mi to słyszeć. Chociaż w ciągu roku może wiele się wydarzyć. Przyjdź do mnie za parę miesięcy. Kto wie, może zmienisz zdanie. To ty gadasz, że my będziemy mogli na przykład... Jodź kręca na Korinis jechać, a chcę na Korinis. Kurwa, co? Nowa wyspa wreszcie po tylu latach, a ja chcę z powrotem na Korinis jednak. Człowiek to kurwa zwierzę zwyczajów. Może mógłbym coś dla ciebie zwierzę zrobić? Zwyczajów. Pomyślmy. Masz może kontakt z rówieśnikami? Możesz powiedzieć wprost, do czego zmierzasz? Wielmożny Lord Hagen z Najświętszego Zakonu Paladynów przysłał nam 2 swoich rycerzy na Archolos. Jeden z nich to Kandak, światły wiekowy człowiek, zasłużony w boju jak nikt inny. Drugi to młody Runar. Bob. Nie wiem, jakim cudem został paladynem wieku. Niech zgadnie. Syn bogatego szlachcica. Cóż, z tego co mówił Kandak, jest synem kogoś z dworzan w Węgardzie, a przysłano go do nas w ramach kary. Nie wykonywał poleceń swojego przełożonego. Chcesz, bym dał mu nauczkę? Co? Nie, skąd? Choć młody i niedoświadczony, królewski paladyn zabiłby cię, nim zdążyłbyś dosięgnąć miecza. No prawda, akurat. Od jakiegoś czasu poszukuje pewnej boskiej relikwii. Ma wręcz obsesję na jej punkcie. Tłumaczyłem mu, że nie ma na Archolos czegoś takiego. Nie przejmuj się, też mam czasem. Ale on jest przekonany, że jej znalezienie to jego przeznaczenie. Może ty byłbyś w stanie przemówić mu do rozsądku. Prędzej posłucha kogoś w podobnym wieku niż... starego wiekiem przełożonego. No ale jak on chce iść spełnić swoje marzenia, to co? A nie chciałbym rujnować jego kariery, zanim się jeszcze dobrze nie zaczęła. Jak mam to zrobić? Przekaż mu, że ta relikwia nie ma tak naprawdę żadnej mocy. Wtedy sam zrozumie, że był w błędzie i wróci do pożytecznych czynności. No niby tak. Mogę się zająć tą sprawą. Pytanie, czego mogę oczekiwać... To jest bardzo dobre pytanie. Jeśli ci się powiedzie, hojnie cię wynagrodzę. Masz moje słowo. Kurwa. I błagam, załatw to szybko. Na samą myśl o jego fanatyzmie dostaję mdłości. Dobrze już. Gdzie go znajdę? Ale... Runar lubi ćwiczyć walkę przed naszą plebanią. Na pewno go poznasz. No powiedz mi o magii jeszcze. Chyba gadałeś, czy nie? Magia jest najwspanialszym i zarówno bardzo niebezpiecznym darem, jaki ludzie otrzymują. Każdy, nawet najbardziej niewinny i lichy, posiada ten dar, ale nie każdy wie, jak z niego skorzystać. Chcesz powiedzieć, że ktoś taki jak ja mógłby zostać magiem? Czysto teoretycznie, nawet goblin mógłby władać magią. Nie jest to sztuka, która przychodzi sama. Aby rzucić choćby najsłabsze zaklęcie, potrzeba wiedzy i skupienia. Ponadto nie każdy ma taki sam potencjał magiczny. Najpotężniejsi spośród moich braci odznaczają się wielką cierpliwością, determinacją i mądrością. A to cechy, które posiadają nieliczni.
No dobra. Kurwa, jestem ciekaw, ile on ten chłop mi był w stanie byłby zapłacić. Bo jeżeli niedużo. No ja kurwa. Co się dzieje? Nie chcę. Jest skórzany mieszek, skrzyneczka. Wam się coś nie popierdoliło. Wy macie takie rzeczy tu. Cholera, co się dzieje? Co się dzieje? Cholera. Co się dzieje? Idźcie spać i ja wam to wszystko. O! Ej ty, co ty tu robisz? Ja nic. Opierdolę ci to wszystko, jak pójdziesz spać. No i spać. Czemu nie idziesz spać? Nie, skamasters. I spać. No, Lulu. Cholera. Co się dzieje? Co się dzieje? Dobra, to już tutaj się skradamy. Nie odpuszczę, przecież to jest warte wszystko z milion złotych. Monet. Jak ja stąd wyjdę, to my już będziemy mieli, kurwa, najlepszą zbroję. Czysta, będziemy wszystko w magię umysz. Giga opłacalne. Tylko ziemię. No czemu ty nie idziesz spać? Ale mnie wkurwiasz. Patrzysz, stoisz tu. No nie. Ja to... Nie no, bo to nie będę się skradał. Cholera, co się dzieje? Co się dzieje? Nie będę się skradać tu przez... No kurwa. Cholera, co się dzieje? Ja to spróbuję ogarnąć i widzimy się, jak uda... A tutaj jakie rzeczy. Nie no. Idź spać. Słuchaj. O, ja się kręca. Ale to nie będę przez tego wam pokazywał, jak to wszystko kroję. Czy to jest jakaś kopalnia, kurwa, złota? No ale to nie ma sensu, bo teraz będę się skradał, zapisywał co 3 minuty i przez najbliższe 20 minut bym to okradał chyba. Chociaż może przesadzam. Może zróbmy chociaż na odcinku raz. Tylko te zapisy długie, następnym razem muszę... A, zatrzymywam. Przecież jak mam taką opcję, to szalnie skorzystać. Taką opcję kradnięcia. Jo, czy kręca. No twórcy to chyba ewidentnie zrobili tutaj, kurwa. Pode mnie została stworzona ta tutaj. Nie mieścina, tylko ten budynek. To z tym może być troszeczkę gorzej, bo wydaje mi się, żeby ukraść konkretnie talerz. I ja pierdolę, czemu ja nie mam wytrychów? Ja tu będę jeszcze musiał wracać, żeby ukraść talerz. Muszę wejść na to. Dobra. O! Kurwa! No co się dzieje? Jeszcze raz. Ja mam plan, widzowie. Spokojnie, ja mam plan. Chyba da się wejść na stół alchemiczny. A zatem wchodzimy na stół. Kradniemy złoty talerz. I tak zwana, kurwa, ewakuacja. I nic nam nie zrobią. Ha, ha, ha. Wolny. Cyk, jeszcze tutaj. Korzeń leczniczy. Leczenie ciężkich ran. Jabłko. A tu nie jest jabłko? Jabłko? Nie jest jabłko? To też jest jabłko. Idziemy dalej, skradamy się, spokojnie, tu się nie ma co spieszyć, my mamy czas. Ja mogę, kurwa, 3-godzinny odcinek wrzucić, nie interesuje mnie to, ale się obłowimy. Ten kwarc chyba też jest w ogóle dużo warty, więc... Ser? Dzięki. Szynka? Dzięki. No, wyjdziemy tam bogaci. O sporo rzeczy, na pewno. Pietruszka? Jo, cię kręca. Marchewka? Jak ja zajebisty bulion zrobię. Wino? Kapucha? Kiebacha? Kurwa, to nie był Heineken, to był... W tym filmie... Bo nie każdy musi rozumieć, co ja mam w swojej głowie, ja to zawsze muszę pamiętać. Był taki film, co gościu mówi kebasa. Ja mówię kebasa. No śpią, ale jaja. Tylko żeby... No teraz to już muszę zapisać, żeby nie było przypału. Dobra, dla widzów ten filmik znalazłem, słuchajcie. Kiełbasa, chleb. Dobra, tyle. Ogólnie to śmieszne, chłop, trochę przykra sytuacja. Ten gościu, ja się to z takich rzeczy raczej nie lubię śmiać. Ale fakt, że on wypowiada taki wkurwiony to. Kiełbasa? Jest w miarę zabawny. I tam w tym filmiku
Mówi nie Heineken, tylko jakaś kurwa inaczej. Ale zapomniałem. Dobra, kradniemy. Wino. Wino. Burza ognista. Esencja pełna życia. Idziemy dalej powoli, kradniemy. Czemu mam tak cicho gierkę? Kule ognia. No pewnie, że ukradnę kule ognia. No i to, po co najbardziej tutaj przyszliśmy. Wino, gro... nie no. Srebrny ten Inosa, skórzany mieczek, złoty puchar, szyneczka, pełnia many. Pełnia many daje nam pełnię many? Ale by było. Dobra, w ogóle ile ja mam kurwa punktów nauki? Za mało, jakiś skórzany mieczek, proszę bardzo, jak ukryty. Tu sobie możecie przeczytać. Co miałem mówić, że tego, że... Że nie wbijam poziomów ostatnio i coś... Gdzie są moje levele? Halo? Z tą gadałem, a z tą nie gadałem. Słuchaj, stawaj. Trimegisto. Wygląda jak szef wszystkich szefów. Jak taki kurwa boss. Kim jesteś? Czy barwy mojej szaty nic ci nie mówią, synu? Jestem skromnym sługą Inosa. A jeśli pytasz o moje śmiertelne imię, nazywam się Trimegisto. Znasz się na zaklęciach? Inos w swej mądrości obdarzył mnie wiedzą, dzięki której zgłębiłem najwyższe kręgi magii. Jednak bez wiary moje zaklęcia byłyby niczym więcej jak kuglarskimi sztuczkami. Często o, ja umiem takie kuglarskie sztuczki na przykład z kartami. Ale wiem, że gdybym poprosił... Chcecie wejść na streama, napisać coś, jak będę streamował, to pokażę sztuczkę taką, że chłop. Trudno byli w szoku. Byli w szoku. Tylko wąskie grono nowicjuszy zostaje magami kręgu ognia. Zanim to jednak nastąpi, jak macie tego. Kandydaci muszą wykazać się trzema cechami. Zawsze. Ja wam przerywam pewnie w dialogach. Kiebasa? Niezłomną wolą. To gada. Potem są poddawani długim i dokładnym próbom, podczas których sprawdzane są ich zdolności magiczne. A jeśli przez lata służby pokornie wypełniają wolę pana, mają szansę dostąpić zaszczytu noszenia szat takich jak te, które mam na sobie. Jasne, w ogóle cię nie słucham. Jesteś arcymagiem? I to szef. Z woli Inosa tak się stało. Defito. Ten tytuł to wielki dar, ale i równie wielka odpowiedzialność. Każdego dnia dziękuję panu za łaskę, jaką mnie obdarował, i modlę się o siły, abym dalej mógł mu służyć u boku pozostałych członków najwyższej rady. Dobra, zawsze na tych. Zawsze, ale to chyba jeszcze z magiem ognia trzeba takim zwykłym porozmawiać, Bobem. Niestety jestem zajęty, nie pomogę ci. Ale masz kurwa giga koks. Ale dziś pierdoli do łuska. Co się dzieje? Jestem zajęty. O, no nie wkurwieni. Zawsze jak tego, jak macie jakieś opinie recenzentów. Ci recenzenci zawsze na tych stronach, oni zawsze takie fake dają ten. Fake takie opinie. I chciałem powiedzieć, ty, a tu jest brązowy Inos. A ja go nie ukradłem? No to już jest mój. I trochę zabrzmia jak mówię, byli w szoku, wiesz, to chciałem wam dać takie opinie, jak inni napisali. I takie, no dobra kurwa, to nie będzie śmieszne, jak ja o tym opowiadam przecież. Podobno szukać jakiegoś artefaktu. Ten gral cię przysłał? Ten głupiec nie rozumie powagi mojego zadania. Co ci niby powiedział? Że mam zaprzestać swoich poszukiwań? Mam ci pomóc w tej świętej powinności. Tak powiedział. Cudownie. Przyda mi się pomoc. Spokojnie. Pamiętaj, że ja też chcę coś na tym zyskać. Nie pozwolę ci zgarnąć całej chwały. Powiedz, czego konkretnie poszukujesz. Artefaktu Inosa, oczywiście. Czegoś o wielkiej mocy. Czegoś, co sprawi, że będę niepokonany w boju. Przed kościołem stoi oko Inosa. Straganik. Dlaczego nie kupisz czegoś tutaj? To nie są prawdziwe artefakty. Zwykłe śmieci dla prostaczków. Nie mają żadnej mocy. Skąd pomysł, że może się to znajdować na Archolos? Błogosławiony mag ognia Vergilio przed wiekami dzięki mocy Inosa pomógł królestwu zdobyć wyspę. Musiał coś po sobie pozostawić i właśnie to chce znaleźć. Świetnie, ale to nie zmienia faktu, że nie wiemy, gdzie zacząć poszukiwania. Jest jeden trop.
W mieście znajduje się handlarz, który twierdzi, że jest w posiadaniu boskich artefaktów. Niestety nie wiem, czym konkretnie dysponuje, bo na mój widok zawsze daje nogi za pas. Ta świnia na pewno coś ukrywa. Musisz się dowiedzieć, co. Gdzie znajdę tego cudownego kupca? Dobre prowadzi pytanie. Sklep pod nazwą Złote Wrota. Chyba kojarzę. Znajduje się w tutejszych slumsach. A to nie. Nie marnuj więcej czasu i ruszaj, przesłuchaj go, on na pewno coś wie. No pewnie ucieka, bo jesteś paladynem, że on jest ze slumsów. Proste. Wola nieba. To ciekawa misja. Coś, co miałem powiedzieć, to jeszcze wam ciekawostkę rzucić. Nie wiem, dzisiaj jakoś kurwa randomowo mi się rzeczy przypominałem. Taka ciekawostka, nie wiem czy wiecie, na przykład my jesteśmy w stanie, nie jesteśmy w stanie odkryć, jakie kiedyś były gatunki zwierząt z tego względu, że jesteśmy tylko w stanie zobaczyć to po kościach, a wiele zwierząt po prostu najzwyczajniej nigdy nie miało kości, jak na przykład meduzy, a może kiedyś istniały 10-kilometrowe meduzy, które pożerały wszystko i jocie kryńca, ale nigdy się tego nie dowiemy, bo nigdy nie będziemy w stanie zobaczyć tego w skamielinach jesteśmy, jeżeli to tam chyba się jakoś nie, ale w większości nie będziemy w stanie nigdy się zorientować, bo zazwyczaj jesteśmy właśnie w stanie po kościach, więc znamy, nie wiem, 0.0001% gatunków zwierząt, które tak naprawdę kiedyś gdzieś tam istniały. To jest trochę smutne, byśmy musieli się cofnąć w czasie. Ale ostatnio udało nam się wynaleźć coś, co jakiś kamień, kurwa, cofania czasu. Coś takiego, więc giga koks. Gard. Też nie jesteś stąd, prawda? Skąd wiedziałeś? Natychmiast to po tobie widać. Ruszasz się inaczej. Odcień skóry masz inny. O ty kurwa, rasisto. Inaczej po prostu ci z oczu patrzy. Tak się składa, że sam nie jestem stąd. A. Nazywam się Gard i pochodzę z Nordmaru. Nordmar. Przydałaby mi się pomoc kogoś, kto niekoniecznie jest stąd, a jednocześnie zna okolicę. No to chyba ja. Czego potrzebujesz? Też czujesz ten skwar? Dosłownie czuję się jak udziec z kretoszczura na patelni. Cała to... Ale jest noc. Suchnie. Wszędzie pełno ludzi. Muszę znaleźć jakieś spokojne i chłodne miejsce. Masz jakiś pomysł, gdzie mógłbym się udać? Mam przy sobie mapę. Mógłbyś mi je na niej wskazać. Jest noc. Jeżeli mi się spodoba, to będę miał dla ciebie specjalną nagrodę. Nordmar? Nordmar? Mógłbyś mi opowiedzieć coś o tym? Pewnie tam zimno. Można by o nim opowiadać godzinami. To chyba pewnie taka Skandynawia. W całym królestwie. Ośnieżone szczyty, potężne drzewa, kręte górskie ścieżki i przytulne osady. Norwegia. W samym środku tych lodowych pustyni. Albo tego, Skandynawia. To z Nordmaru pochodzą najsilniejsi wojownicy i najlepsi kowale. No. W wielkich nordmarskich piecach przetapiane są zarówno ruda i żelazo, a z nich wykuwane bronie trwalsze niż kamienne. No tak gory. Właśnie cały Nordmar wyobrażałem. Nie może wyrazić tego, jak człowiek czuje się, oddychając tym świeżym, chłodnym powietrzem. Więcej nic dodać, nic ująć. Jeśli będziesz miał okazję, odwiedź to. Fajne jest taka zimna bryza, jak się wychodzi, otwierasz rano po spaniu i wychodzi, że jest tak -1, ale nie wieje wiatr, tylko jest taki... I mrożąca, fajna bryza w płucka daje. Super to jest. Faktycznie fajnie się wtedy oddycha. To czemu tu Skoro jesteś? Archolos jest ci tak źle, to czemu tu jesteś? Wolałbym nie dzielić się tą historią. O, Sodek. Powiedzmy, że postąpiłem lekkomyślnie i narobiłem sobie kilku wrogów w swojej ojczyźnie. Miałem do wyboru śmierć albo małą wyprawę. Jak widzisz, wybrałem drugą opcję. Chociaż teraz zaczynam się zastanawiać, czy śmierć od topora nie byłaby lepsza niż ten upał. Kurwa, to chyba naprawdę nie lubisz. Ja też nie lubię upałów. Jedna z winnic ma podziemny składzik wina. No dobra. Jedna z winnic ma podziemny składzik wina. Jest tam całkiem przyjemna temperatura, a sami mieszkańcy winnicy wydają się dość przyjaźni. Miałbyś miejsce do pracy i odpoczynku. Dogadani? Sam nie wiem, ale lepsze to niż siedzenie tutaj cały czas. A wiem, która winnica, pewnie koło Sidbach, tak? Chętnie sprawdzę to miejsce. No i wszystko. Nowy wpis. Czy misja została zakończona? Nie. Chodzi na wino winnicy Rity, to chłodne i spokojne miejsce. Powinno się spodobać. Super. Fantastycznie. Pewnie go tam kiedyś jeszcze spotkamy.
Nie podoba mi się to, że mamy tyle miejsc, w których już wysyłamy postacie i potencjalnie mamy misję. Jak klikam na N, widzicie, jak jest kurwa lista jebanych misji? Za długa jest. Za długa jest prawidłową odpowiedzią. Taka jest lista. Idziemy jeszcze tutaj i będziemy wchodzić do tych slumsów. Ja pierdolę, to jest trzeci odcinek zwiedzania miasta. To jest dopiero duże miasto. Mylor. Złote i nosy dla każdego. Kup jednego, wygraj drugiego. O. Ty chłopcze, może chcesz wprowadzić odrobinę boskiej mocy naszego pana do swojego domu? Oferuję szeroki wybór posążków Finosa na każdą kieszeń. Nie mam domu. Nie mam. Nic nie szkodzi. Nie martw. Posiadam sporo mniejszych figurek. Idealnych na każdą podróż. Ile sobie liczysz? Ile sobie liczysz za jedną figurkę? To już zależy od ich wielkości i materiału. Proszę, spójrz na moją ofertę. Poka. Pohandlujmy. Brązowy Inos, WT dla jakichś frajerów. Srebrny i złoty. No natomiast ja już mam kurwa tyle ukradzionych tych figurek, że... Ja mu mogę dowozić zapasy, mam wrażenie. Jak leci? Bardzo dobrze. A będzie jeszcze lepiej, jeśli zaopatrzysz się w któryś z moich posążków. Ja mu robię biznes. Bo jak kradnę posążki, Inos, oni idą kupić posążki i on dzięki temu te posążki sprzedaje. Jak my kurwa partnerzy biznesowi, a ty nawet nie jest. Kandak. Przeklęci handlarze. Wszystko zamienią w zysk. Żeby tak bezczelnie, pod samym kościołem, sprzedawać figurki naszego pana jedynego. Toż to skandal! O! Co to za pancerz? No, tego. Skąd ty się urwałeś, chłopcze? Jestem królewskim paladynem. Kandak się zwę. Nigdy nie widziałeś żadnego z nas? Nie miałem okazji. No, pochodzę z niewielkiej wysepki i jakoś nie byliście skorzy do jej odwiedzenia. Widocznie nie było takiej potrzeby. Jeśli masz coś do powiedzenia, to streszczaj się. Przeszkodziłeś mi w modłach. No to przecież to ty dzwonisz, no. To ty gadasz. Nie podoba ci się Archolos? Gdyby wyspa mi się nie podobała, już dawno skoczyłbym z klifu. Niektóre miejsca są tutaj naprawdę urokliwe. Szczególnie stare miasto, które zbudowano w pięknym stylu. Ech, gdybym trafił tu w innych okolicznościach, pewnie potrafiłbym docenić piękno również innych części wyspy. W innych okolicznościach? Całe życie służyłem wiernie mojemu zakonowi. I oto co dostałem na stare lata. Norę, w której mam doczekać końca swych dni. Ale nie będę cię zadręczał moimi problemami. Opowiesz mi o paladynach? Ale gadania. I o ciekieńca. Ja i tak nie poruszę nawet połowy kwestii. Masz tyle czasu? Kurwa, szczerze mówiąc, to nie. Najważniejsze fakty. Oczywiście. Po co poszerzać horyzonty, skoro można zadowolić się paroma zdawkowymi informacjami? No racja. Dobra. Musisz wiedzieć, że zakon paladynów powstał wiele lat temu na polecenie samego Inosa. Mhm. Historycy ciągle się spierają, kto wykonał jego wolę, ale najczęściej się przyjmuje, że założyciel Królestwa Myrtany, Robar I. Każdy członek zakonu musi mieć czyste serce, być odważnym, cnotliwym i gotowym do oddania swego życia w imię Inosa. By dobrze spełniać wolę naszego pana, przechodzimy długotrwały trening, podczas którego uczymy się walki różnorakim orężem, głównie mieczami oraz posługiwania się podstawowymi czarami. Cóż mogę powiedzieć więcej? Na dłuższą lekcję historii, jak sam stwierdziłeś, nie masz czasu. To mi wystarczy, dziękuję. Jak się mają sprawy? Archolos wymaga jeszcze sporo pracy, jeśli chodzi o krzewienie wiary w Inosa, ale nie ustanę w swych wysiłkach. No i wszystko dobra, mieszka mu nie opierdolimy. Możemy go nastraszyć, że tu wkurwiony jest palady? Jeśli w... Nie, no, szkoda. Brzmi jak dobra karta przetargowa do zajebistego szantażu. Jest gigasadek. Mogę się pomodlić? Mogę. Posąg, słuchaj. Módl się. 100 sztuk złota. Inos zwiększy twoje punkty trawień. Super. Tylko jestem minus 100 golda. Ale wodę święconą skroję, będzie kurwa kit.
Czy my tu idziemy na tyły? No idziemy, ale może najpierw chodźmy do środka. Że mam 44 minuty, ledwo co dopiero wyszedłem, 3 słowa zamieniłem, powiedziałem jakąś ciekawostkę, tu coś. No i kurwa, już trzeba kończyć. Jak my przecież 4 odcinek zwiedzamy miasto, to jest jakieś kurwa niepojęte. To jest jakie kurwa potężne jest to miasto. Ty, a wy tu złote puchary macie? A nie można ich skroić, no to se siupnę tu. Zabijecie mnie za to? Nie, ale szyfito Marvin. Jakbym robił miniaturkę, to by była miniaturka, natomiast mi się nie chce. Regał na książki. Tyś mieczem świetnym Rocky Morgardu rozpraszasz. Tyś tarczą płomienną pałacu potęgi strzeżesz. Tyś podróżnym gwiazdom nocą rozpalasz. Tyś prawych nagradzasz, a upadłych karzesz. Tyś wiecznym światłem, które nigdy nie gaśnie. Okej, okay, jakieś tutaj modlitewne te, ale przynajmniej fajny wiersz, krótki, można przeczytać. Godzinę pierwszą, dziękuję. Punkty trafień się nauczyłem z tego. Godzinę pierwszą dziękujemy ci za życie. W dzień jasny chwalimy twoje słowo. Noc czarną do ciebie zanosimy prośby. Ostatnim tchnieniem tobie polecamy duszę. Dziś początkiem i końcem pierwszego i ostatnim. Ogniem oczyszczenia. Okej, okay. Okej. Okay. Nawet fajne, ja lubię takie rzeczy. W jakiś sposób cytaty są spoko, albo takie małe wierszyki krótkie. Zawsze mnie jarają. A, to cmentarz jest, ja myślałem... O kurwa. Ktoś tu mnie... A tu kruki na pewno. Jo, cię kręca. A tu co się dzieje? A tu gruby, niewykopane. Zdrajca Morterius. Graven, tu na bank, to musi... Banda Kija zmarły 210. Doktor Plaga. Ekier. Okej. Co? Łowca Teodoria. Patrycjus. To na bank są. Tu na bank jest jakiś tego. Jakiś. Tu na bank są jakieś easter eggi. To jest jedyny grób, przy którym się świeci. No muszę kurwa przeczytać kogo to. Welbrych. No nie kojarzę niestety. Niestety nie kojarzę. Chcemy zobaczyć jeszcze, czy tu coś znajdziemy ciekawego. Ktoś mieszka zostawił starą monetę. To prawda, starą monetę można sprzedać za 2 nowe monety. U jednego gagatka na samym początku, co spotkaliśmy, warto jest pamiętać. Lagi. Też tak zawsze mówię. Ty upadłeś? Lagi, wiadomo. Tu się jeszcze świeci Chester i tam się jeszcze świeci, ale już dobra. Czym ty się zajmujesz? Ło, a przede wszystkim co to jest? Lodowa strzała, to akurat. Nie aż takie ciekawe, jak życie? Kolejny dzień, kolejny trup i tak do usranej śmierci. Chyba nie jak do końca zadowolony. Praca. A co tu gadać, parę ruchów łopatą i porobione. Nieboszczyki przynajmniej leżą spokojnie. Nie wiercą się, nie narzekają. Byłoby jednak łatwiej, gdyby nie te cholerne hieny cmentarne. Co się dzieje? Hieny? Ano hieny. Przyłażą tu po zmroku i wykopują ciała. Jeden beliar wie, co później z nimi robią. Najgorsze jest to, że nawet dołów nie raczą zasypać z powrotem. Od dawna macie z nimi problem? Problemy były zawsze, ale ostatnio stają się cholernie nieznośni. Kościół myśli, że to robota kultystów. Ale jak dla mnie to bzdury wyssane z palca. Przychodzą po zmroku, także kurwa, chyba udajemy się tu po zmroku. Mamy już 48 minut odcinka, więc myślę, że jeszcze na szybko zdążymy się kurwa gdzieś tu kimnąć u kogoś w chacie. Przyjść tu po zmroku i zobaczyć, czy faktycznie spotkamy te hieny cmentarne. Jak już mamy taki wątek i misja wydaje się dość szybko, łatwa, prosta. Jest w miarę szybko wytłumaczone i prosto, jak i co trzeba zrobić, no to myślę, że nie pozostaje nic innego, jak to zrobić. Chociaż normalnie każdy youtuber albo ktokolwiek, kto nagrywa filmy, w takiej sytuacji by powiedział... Co się dzieje? W takiej sytuacji by powiedział, ale to zrobimy w następnym odcinku, żeby zostawić sytych, znaczy nienajedzonych widzów. O kurwa, lunatyk. Znaczy nawet nie, co ty kurwa robisz ty? Cholera. Nie wiem, jak to nazwać. Niesytych. Najedzonych, ale właśnie takich niesytych.
Ale ja widzów, kurwa, z pełnym brzuszkiem emocji zostawię. Idziemy tam zobaczyć, co się dzieje. Czy są tam jakieś hieny cmentarne? Bo mówisz, że po północy, nie? No to chyba północ. O kurwa, dzieje się tu coś? Halo? Halo? Nic. Halo? Łez, kamas. Kam? Łez, kam. No nie ma niestety. Nie ma tu hien. Chyba, że na przykład za drugim razem przychodzą, albo gdzieś tu może? Zasko jakieś? Kurwa. Ta wejdę w dziurę. Nie ma. Ktoś mnie zresztą oszukał. Grabasz sam, kurwa, te groby kopie. Jak nie bój nic. No nic. No to nic więcej już, kurwa, ukradłbym tą lodową strzał, ale... Ale ukradnę, tylko zapiszę. To by było na tyle dzisiaj. Zostaw lajka, jeżeli podoba ci się odcinek i seria, wpadnij na inne filmy. Fajnie, że ta kula śnieżna się rotem napędza. Wbij na Twitcha, tam podejmiamy Sylwester i Wigilia. Wszystko będzie streamowane normalnie, tego. Co jeszcze? Rewind to robię. Będzie, kurwa, fest zajebisty, mam nadzieję. Chociaż utknęłem, to dzisiaj postaram się to zrobić. Mam nadzieję, że trochę tej pozytywnej energii, którą dzisiaj w sobie... Kurwa, zgromadziłem, nie wiem z jakiego powodu, bo tak jak mówię, jestem niewyspany i w sumie nie mogłem spać, ale nie mogłem spać z podekscytowania, może dlatego. Może po prostu jestem dzisiaj zbyt bardzo podekscytowany. On się nawet, kurwa, wyjebanem, a sobie pije piwo, on nie zostawił, kurwa, co? Będzie gadał. Tyle. Jeszcze raz dzięki za to, że licznie oglądacie serię i widzimy się w następnym odcinku już dzisiaj. No i proste, że tyle. Nara. Widzowie. Na pierdole. Kiełbasa. Kiełbasa.